Siemanko, Egon z tej strony, gang poszukiwaczy. Deszczyk jest, pogoda jest niezła, ciekawa. Jadę na spotkanie z Piotkiem i z jego kolegą. Porujemy sobie gdzieś po jakichś parkach. Także co, może coś fajnego dzisiaj nam wyjdzie, może nie. Zapraszam wszystkich serdecznie na seans i miłego dnia życzę, hej. No, dojechaliśmy na miejsce. Jest Piotruś, cześć Piotruś. Stałe sygnały, siemanko. Coś masz już? Nie, nie? Ty jakiś masz stały sygnał? Pierwszy sygnał. Zobacz. Ale pewnie jakiś... O, to samo. Amelin. Ołów czy Amelium? Amelium. Amelium, dobrze. Jest Adam z nami. Siemanko. Siemano. Co tam masz? Nie wiem, prawdopodobnie kapsel, ale... Zanim ja to znajdę, to pewnie będzie będę potrzebować czasu na to. No niestety, no. Zdarza się, nie? Łopatki nie wziąłeś, ale to co? No nie mam. Dobrze, że jest tam noża łopatka. O, coś głęboko. Dobra, jak będzie coś fajnego, to się podłączymy. No, Adam konkurs wygrał na pierwszą monetkę. Jest moneta. Słuchaj. 1 cent. 1 cent. 5. 1955? 1955. No, no i super. Konkurs wygrany, jedziemy dalej. No jest moja pierwsza monetka. Wymęczona 10 centów, ale mało tutaj, strasznie fantów. Zobaczymy, pójdziemy na tamten placyk. Może coś będzie lepszego. No ale park fajny, pogoda się fajna zrobiła, przestało padać. No znajdek jako tako nie ma. Tak jakaś blokada z aut. To jest chyba jakiś pomnik taki. Fajna sprawa. O i teraz wiadomo co to jest. O, Piotr teraz tam miał jakieś monetki, 1 cent tam z 1900 któregoś. A ja tutaj w końcu kolejny sygnał. Dwie dyszki chyba. Tak, 20 centów. Także fajnie, wróciliśmy na holenderskie ziemię. Ryjemy. O, przed chwilą miałem płato ołowiu. A teraz taka łuseczka. O, Piotr miał chyba euracza. Adam nam gdzieś zaginął w akcji. No, ale park fajny, zobaczcie. Jest fajnie. Pogoda się ustabilizowała. Troszkę wiatr jest, ale okej. Okay. No, tam między filarami jest Piotruś. A ja tymczasem sygnał jak na 10 centów, ale jest jakaś inna monetka. Tutaj mamy 500 czegoś tam. O, 500 plus. 500 plus. Z którego roku? O, z 2002 z Indonezji. O, ładna monetka. No, tak po przeczyszczeniu. O, zaraz wam pokażę na telefonie. No, fajna monetka. Zobaczcie, o. 2002, cyk, druga strona, 500 plus. Oj, na środku ścieżki, z jednej miejscówki, z jednej plasy na drugi, dyszka wyłuskana. No i teraz patrzcie, jaki fajny, gdzieś tutaj w krzakach, jakiś fajny zegareczek wpadł. Co tu jest? Korea.
No, coś tam style, bla. Z Korei. Tak jest w Korei wyprodukowane. I teraz taka znajda. A co, złote okulary? Także fajnie. Oj tak, okularki są, także zaraz kolejne złote. No, pogoda brzydka się zrobiła. Zobacz. Czy co, fantów nie ma, lecimy gdzie indziej, nie? Gdzieś coś, jakieś złote, pierwsze w tym roku nas czekało, że ładne. Dobra, także widzimy się później. No jak widzieliście, tam nic nam za wiele nie wychodziło. Także zmieniliśmy miejscóweczkę. Tu jest jakiś taki duży plac. Także może coś tutaj nam wyjdzie i tym razem znów konkurs na pierwszą monetkę. Rozpoczęty? No. No, no, drugi raz pierwsze miejsce, Adam, 20 centów. A Piotruś? A też nic. Teraz na żywo zobaczmy, co tam u Piotrusia. Adam wykopał jakiś depozycik, tak? Heineken. Tam ile on miał? Dwa coś, nie? Tak. Ty miałeś 20 centów. A ja mam Heineken. Heineken, Trinken. A ja mam... Ale jak gwiazd, kurwa. A mam 5 Deutsche Mark. Z 91. Mennica A. Dobrze. I teraz taki depozycik, można powiedzieć, 3 jedyneczki. Znaczy tak, tu jedna dziurka, tu druga i tu trzecia. Także czat, 3 jedyneczki. O, Piotr też miał 2. Adam chyba też coś tam miał. Także czat. O, i kolejny dołek. I mamy euro 10. Teraz wieje jak cholera, bo jestem na górce. Jest monetka 50. Piotrek miał przed chwilą jakiś tam depozyt. A ja 20 centów. Stały sygnał 75. Oj, tu już widać. 20 centów. No i kończymy czas na koniec dzisiejszych wykopków. Takie oto moje fanty, takie małe, krótkie podsumowanko. Czy mam nadzieję, że się podobało. A przejdźmy do znajdek. No to jest 4, ponad 5 euro. Ten zegareczek. Łuseczka 500 plus. 5 Deutsche Mark. I te okularki. Teraz zobaczymy jeszcze fanty chłopaków. 4, dobra, 10. Czas na Piotrusia znajdki. Też troszkę nachapał. Co to jest? 4,80. Tylko piątaka. Tutaj jest stary cencik gdzieś. Zipo. Zapalniczka, Cipo. Druga, tak, jednorazówka, łyżeczka. Roma. O, punca jest 18 na 10. Tak. Guziczek od Palmali. No i myślałem, już się ucieszyłem, bo tak zobaczyłem, mówię, kurczę, zamek od tego, od jakiegoś Mausera, a to nie. Taki skowerek. Podobny, no. Z łańcuchem. I tu co, prawie złoty. Prawie złoty. Ja no. Może łuska chyba, bo też nie wiem. No, sama mi dzika. A Adam jeszcze ryje. Adam, chodź. Zwijamy się. No i jeszcze Adam na koniec. Jego znajdy. Tu masz dwa. Wyjeczka, klucz do. Prawie 3 euro. Klucz do skarbca. Do tego skarbu, którego nie wykopałem i nie wiadomo co to jest. O, jakaś piękna obrączka. Piękna. Nie wiem, czy to złota nie było kiedyś. To jest rzymska. Albo rzymska. Rzymska, tak. Tak, no. I to nosiła jakaś mała dziewczynka. Rzymska. To nie, to jest. Krzyżacy. Dobra i tyle, nie? Widzieliście znajdki. Jak się podobało, to jak zwykle suby, lajki, pierdoły i widzimy się, nie wiem, za tydzień. Na razie piona, hej.